Show Max. Nieziemskie gwiazdy, największe hity, wywiady, plotki. Cześć, z tej strony Karola. Jak co tydzień zapraszam Was na podsumowanie tego, co działo się w mijających 7 dniach w internecie, show biznesie i w mediach, czyli Showmax w wersji wideo. Na początek prasa amerykańska, która nigdy nas nie zawodzi. W tym tygodniu sprawdziła, słuchajcie, ile Kanye West płaci swojemu fryzjerowi. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, ile fryzjer ma pracy, no to spójrzmy na to, co Kanye West ma na głowie. No właśnie, i za zrobienie tej fryzury fryzjer dostaje dziennie, słuchajcie, $500, co rocznie daje jakieś 182,5 tysiąca dolarów. No ale skoro Kanye West ma się za takiego Leonardo da Vinci muzyki, no to w sumie może odziedziczył też po nim włosy w swoim mniemaniu. Dla odmiany teraz czas na płeć piękną. W tym tygodniu w Nowym Jorku odbył się długo wyczekiwany przez wszystkie dziewczyny i przez wszystkich panów, dobrze o tym wiem, pokaz najnowszej kolekcji bielizny Victoria's Secret. Na wybiegu pojawiły się nasze dziewczyny polskie, między innymi Magdalena Frąckowiek i Monika Jagaciak, a obok nich tegoroczne debiutantki, czyli m.in. Gigi Hadid i Kendall Jenner, która, jak się przyznała, o tym, żeby pójść właśnie w pokazie Victoria's Secret, marzyła już jako mała dziewczynka. No i nie wiem, dziewczyny, jak wy, ale ja, gdy byłam mała, to raczej wstydziłam się chodzić przy ludziach w samych, wiecie, majtkach. Czas na odrobinę muzyki. W Showmaxie w sieci pojawił się teledysk do najnowszego singla Rudimental, czyli Lay It All On Me, w którym chłopakom towarzyszy Ed Sheeran. Ten, co prawda, miał już zmykać ze sceny muzycznej na jakiś czas i zrobić sobie przerwę, ale jednak postanowił jeszcze wesprzeć swoich przyjaciół z branży. W teledysku panowie pojawiają się z dzieciakami, które mają reprezentować ich młodsze ja. Chłopaki odbywają też taką dosyć ciekawą, dziwną i nie do końca wesołą podróż w czasie. Jeżeli chcecie zobaczyć, o co chodzi, koniecznie sprawdźcie rmfmax.pl. Świąteczna machina ruszyła i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać, tym bardziej, że teraz napędza ją najnowsza część, druga część komedii romantycznej Listy do M. Od wydarzeń znanych z pierwszej części minęły równo 4 lata, a wszyscy bohaterowie, żyjąc w szczęśliwych, mniej lub bardziej związkach, które kojarzycie albo i nie z pierwszej części, przygotowują się do kolejnej wigilii. W filmie dużą rolę odgrywa motyw pierścionka zaręczynowego, ale więcej Wam nie zdradzę. Niech to będzie taki mój świąteczny prezent dla Was. Listy do M z Martą Żmudą Trzewiatowską, Maćkiem Zakościelnym, Romą Gąsiorowską i Maciejem Szturem trafiły do kin 13 listopada. I na koniec, w związku z 11 listopada, mała zagadka. Dlaczego tajwańska telewizja informuje swoich widzów o tym, że w Polsce mamy Dzień Niepodległości? Moja odpowiedź brzmi, nie wiem, może Wy wiecie coś więcej. No, w każdym razie, faktem jest, że tajwańska telewizja wyemitowała ostatnio 3-minutowy materiał o Polsce, w trakcie którego widzowie, dzięki napisom na ekranie, mogli m.in. nauczyć się śpiewać polski hymn. Co prawda, Tajwańczycy mogli sobie pomyśleć, że nic tutaj nie robimy poza uprawianiem sportów wodnych, którym w materiale poświęcono naprawdę sporo czasu, ale najważniejsze jest, że w przeciwieństwie do Google nie pocisnęli nam Święto Niepodległości bocianem. I to na tyle w dzisiejszym podsumowaniu tego tygodnia w Showmaxie. Zapraszam Was w każdą sobotę po 14 do RMF Max i wpadajcie tutaj koniecznie, tutaj jest masa ciekawych wideo. Jeżeli chcecie się rozglądać, no to czujcie się jak u siebie i dajcie nam suba.